Witam serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii, pierwszym odcinku od dłuższego czasu na tym kanale. Zabierzemy się za Hollow Knighta. Hollow Knight, tak słowo mi wstępu parę, jest to gra, która... Znaczy cóż, z gatunku Metroidvania, jest to gatunek moim zdaniem dosyć mało reprezentowalny. Reprezentujący się w tych czasach. Szkoda. Gra jest dosłownym, przynajmniej z tego co słyszałem, jest dosłownym miłosnym listem do tego gatunku. I czas się za nią zabrać po długim czasie. Jednak kiedy ona wyszła 3 lata temu, 2 lata temu, coś koło tego. Natomiast no niestety dopiero teraz się za nią zabieram. Będzie to blind let's play, czyli... Znaczy może inaczej. Parę pierwszych kroków znam, dlatego że po pierwsze chwilę grałem w tą grę zanim postanowiłem, że ją będę nagrywać. Jednak było to niedużo ponad pierwsze 20 minut, pierwsze pół godziny, może trochę dalej. To było też dawno temu, mało z tego pamiętam. Natomiast też zrobiłem test run na pierwsze 5 minut, także powiedzmy, że te pierwsze 5 minut też mam w miarę ogarnięte. Zobaczmy. Tak, mamy wstęp fabularny, tajemniczy. Można się zamknę, żeby dać atmosferze przemówić samej za siebie. Ja to jesteśmy w tutoriale, można by rzec. Może gra. Może i tutorializuje trochę. No, ciężko mi powiedzieć, to pierwsze miejsce nie jest zbyt trudne. Ja gram na padzie. Jeśli kogoś by to interesowało, tym się atakuje. Okej. Mimo, że grałem parę minut temu, już zdążyłem zapomnieć. Oczywiście, pierwszy sekret. Z tego co mi się wydaje, z tego co mi się. Z tego co słyszałem, gra jest pełna sekretów. Także coś zobaczymy, jak się będziemy sprawować tutaj. Czy cóż, no ode mnie to nie macie co oczekiwać. Jakiś omercik nie zauważyłem. Mój przyjacielu, podejdź tu proszę. Cóż, tutaj. O, właśnie, mogę sobie podskoczyć, ale nie mogę iść dalej. Później będzie mały sekrecik z tym związany. Ale hej, bez spoilerów. Mamy pierwszą podpowiedź, że możemy używać B, żeby się leczyć. Przytrzymać, zbieramy esencję na przykład atakując wrogów. Tak jak mówiłem, zbyt daleko w tej grze może nie zaszedłem. Chodź tu do mnie. Aha. Większość tego let's playu będzie na ślepo, jednak te pierwsze chwile mam opanowane. Wydaje mi się, że się nie dostaje fall damage'u. Oczywiście muszę zapomnieć, jak się skacze. Jak widzicie, gra ma naprawdę niesamowitą estetykę.
mogę tego zniszczyć. Chyba. Okay. No, teraz zniszczyłem to niebieskie coś i czy mogę coś z tobą zrobić? Nie, okej. Okay. A, zapomniałem o tym w momencie. Wrócimy tu potem. Okej, okay, nasz pierwszy sekret. I tutaj to już pamiętałem ze swojego poprzedniego grania, że można zrobić coś takiego. I mamy tu następną poradę. Let all bomb. No. Boom. I mamy nasz pierwszy charm, o ile dobrze pamiętam. Tak, Fury of the Fallen. Charmy można tylko na ławeczce ekwipować, co później będziemy. I tutaj wracamy na sam początek. Praktycznie. Także no, gra już nas nastawia, że okej, tutaj będą sekrety. I w sumie nawet nie jestem pewien, że wszystkie sekrety z tego miejsca zebrałem, ale będę dopiero sprawdzał sobie, czy może jakoś głębiej przeszukiwał wszystko. W momencie, jak już przejdę grę za pierwszym razem na ślepo, myślę, że tak będzie fair. Jeżeli tak, no nie sądzę, żebyście wy oglądali pierwszy raz tą grę na moim kanale, z racji tego, że jestem bardzo spóźniony. Ale hej, that's something. Zawsze myślę, zabawnie jest widzieć kogoś, kto ślepo przechodzi grę i failuje. Tego powodu. Kto wie, może też jestem prodigy platformówek, ale raczej nie sądzę. Ej, my jesteśmy w mieście. Let's go! Opustoszale jest troszkę na początku. Może i będzie ciągle opustoszale, kto to wie. Chociaż... czy ja kogoś... Nie pamiętam. Dzień dobry. Mogę z tobą porozmawiać? Mogę. Tak, ale... im tu, no. Czyli nie, okej, okay. Elder Bug przez przypadek nim jeszcze raz powodu. Ale też mamy więcej dialogu. Jeszcze coś mi chcesz powiedzieć? Okej, okay, czyli to była ostatnia. Okej, okay, to sobie przysiądźmy do ławeczce. I teraz możemy właśnie zająć się ekwipowaniem charm. Co mi ten charm daje? Embodies the fury and heroism that comes upon those who are about to die. When close to death, the bearer's strength will increase. Okej. Okay. Czyli co? Mogę go sobie mieć i wtedy jak będę blisko śmierci, to będę większy damage zadawał. I o ile dobrze kojarzę, ławeczki są też punktami, gdzie się zapisuje gra. I moje HP-ki też mi uciekły. No tak. To tu mamy jakąś notatkę. Will be opening soon. Okej. Okay. Dobra, i co tutaj mamy? Studnia, którą możemy zejść na dół. Czy coś tutaj jest? Nie wydaje mi się, żeby coś tutaj było. Dobra. O! A stone door with a simple lock. No właśnie, nic więcej tu nie ma. Dobra, to możemy tylko iść w jedną drogę w takim wypadku. Wrócić się tam, gdzie byliśmy, też nie możemy specjalnie. Hop! I... cóż, właściwa gra się teraz chyba zaczyna. Co tutaj mamy? Crossroads. Forgotten Crossroads. W lewo i w prawo możemy iść, tak? Inspect. A, Ascend. Dobra, czyli możemy wrócić sobie do góry.
Nie mam pojęcia, czy idę w dobrą stronę. Pewnie nie, bo znając życie, prawo jest dobrą stroną. Na początek. Co tutaj mamy? O, to się stało. Mogę z tobą pogadać? Chyba nie. Nic więcej to nie ma, no, okej. Okay. Wtedy nie mogę z tobą pogadać. Nie sięga cię mój miecz. Masz szczęście. You're lucky, mister. Mogę iść na dół. Zobaczmy, co jest na dole. Gra jest dosyć otwarta. A! Okej. Okay. Jeśli chodzi o ścieżki, które można obrać. Czy mam mapę? Chyba nie. Oh well. Rozwietlamy sobie tak w takim razie. Okej. Okay. Póki to nic strasznego. Coś słyszę. A tutaj coś jest. A. Mogę się do ciebie jakoś dostać? Chyba nie w tym momencie. Może będę mógł pod... No cześć. Przepraszam, ale cię muszę tu zostawić. Wygląda na... Ciebie muszę 3 razy uderzyć. Mam też na szarżującą osobę. A, ty to... Na pewno szarżujesz. Nie. Okej. Okay. Wszystko póki co mam na 3 hity. Warto odnotowania. Coś tu jest. Na trybie. Dobra, możemy iść dalej. Dzień dobry. Okej. Okay. Nieźle, nieźle. Póki co. Zejście. No, tam mogę jakoś... Dobra, chcę to sobie zebrać najpierw, myślę. Au! Nie! Okej, okay, jestem cały i zdrowy. Jeżeli tak ten metr widzę, jak już się uzupełni, to nie przelewa się. Mogę zejść na dół? Mogę zejść na dół. Nice! To mamy na dole. Nie wyjdę stąd, tak? Okej. Okay. Dobra. A! Come on. Mogę. O nie. Dobra. Zostajemy na full HP. Nic się nie dzieje. Mamy no hit run. Totalnie. Mogę iść do góry, do dołu. Okej. Okay. Tutaj nie byłem jeszcze, ale najpierw tą w tą stronę pójdziemy. Co czuję się zagubiony dosyć, ale... Odnajdziemy się. Okej. Okay. O, co tutaj jest? Dzień dobry. The Black Egg. Siemaneczko. Goa, nudo elemek. Quirrell. Mogę coś z tym zrobić? No to nie. Okej. Okay. Coś po tej stronie mamy? Nie. Czyli w sumie spotkaliśmy nowego towarzysza? Masz coś jeszcze mi do powiedzenia? Goa. Nudo elemek. Na minobis.
Mama to ciuro. No, że ty to gadatliwy jesteś, Quirrell. Dobra, widzę, że skończyłeś sobie gadki. Ogólnie, z góry przepraszam. Może nie przepraszam, ale może po prostu poinformuję. O, to jest dobre określenie. Was, że jestem ogólnie osobą zainteresowaną lorem, szczególnie właśnie takich gier jak Hollow Knight, ze względu na to, jak jest opowiedziane, że to nie jest coś, co jest bezpośrednio opowiedziane do gracza przez narratora. Oj, nie chciałem się wracać. Czyli zrobiliśmy koło w sumie. Okej, to myślę pójdę w prawą stronę w takim wypadku. Perina. Muszę tak myśleć. Natomiast dlatego będę przystawał przy wszystkim, czy się da, i to, co się da, i aktualnie to czytał. Także hej. Jeśli szukacie wartkiej akcji, to zawsze możecie te momenty przeskakiwać. Aczkolwiek. No cóż, mam nadzieję, że osoby są tak samo zainteresowane jak ja. Chociaż, tak jak mówiłem, pewnie większość z was już zna tą grę wiele lepiej ode mnie. Tego nie wiedziałem, że mogę sobie strzelać tymi soplami. No ciekawe. Tutaj byłem? Nie wydaje mi się, żebym tutaj był. O, shit! To duży przeciwnik. Chociaż nie wydaje się jakoś specjalnie trudny. Ma dwa paterny ataku i co? Zapomniałem, że to fali nie robi. Okej. First try, boys? Mogę tu jakoś interaktować? Dzień dobry. Uwolniłem cię. Okej. Tyle z tej interakcji? No dobra, niech będzie. Coś jeszcze tu mogę zrobić? Nie wygląda na to. Mogę to zniszczyć. Ha! Wygląda na to, że to był jakiś mini-boss. Nie wiem, tutaj tu nie ma do interakcji. Okej, w porządku. I see. Może to był normalny przeciwnik. Czemu od razu musi być mini-boss? O, coś tutaj jest? Dobra, to pójdźmy tutaj teraz. Okej, tu nic nie ma. Ktoś sobie śpiewa. A, dzień dobry. Myla. O, Boże, jak słodko brzmisz. Podoba mi się to, że oni się odzywają we własnym języku, powiedzmy. Zamiast jakiejś, no po prostu z jakim, znaczy, może inaczej. Voice aktorzy też są super oczywiście, jak wszystko, czy jest podkładany głos i tak dalej, ale to ma też pewien swój urok. Jakby nie, mogę ci pomóc? Pomogę ci. A, nie idzie nam za bardzo. Okej, czy więcej nie masz nic do powiedzenia. Dobra. Nie ma. Ma to swój urok oczywiście, no. Przede wszystkim nadaje... No, winda. Nadaje... Aha, ty mi po prostu naładowałeś. Okej. Dokończę swoją myśl, to nadaje uroku danej grze. Na przykład mi pierwsza rzecz, jaka mi do głowy przychodzi, to Rayman 2, której była właśnie taka estetyka. Wydaje mi się, że to jest naprawdę spoko estetyka, bo nadaje takiego wrażenia... zniszczyć wszystko. Wrażenie odludności, powiedzmy, że to jest rzeczywiście obcy świat, że to jest coś, z czym nie mamy się. Okej. Dobra, niech to się. Muszę to jakoś poskakać po tym, może? No, nie wygląda na to.
Widać, będę musiał czegoś później użyć, żeby to zniszczyć, a mimo że nie wygląda zasadnie, to jednak się trzyma. Okej, czyli tu chyba nic więcej do zwiedzania nie mamy. Ale poznali, chyba że na dół gdzieś mogę zajść. Nie wygląda na to. Dobra. A stąd chyba przybyłem? Tak, tutaj byłem, tutaj nie mogę. Muszę znaleźć inną drogę, okej. Aha, zabił się o kolca. No i podoba mi się to, że takie interakcje tu występują. Nie powiem, że nie. Chyba nic ciekawego nie mijaliśmy, prawda? Wydaje mi się, że nie. Czyli jednak na lewo muszę jakoś zejść. Do ciebie nie mam jak w tym momencie wrócić, co musisz mi wybaczyć. A tutaj jest coś, co pominąłem. Albo to się reguluje. Chyba tego nie zrobiłem za pierwszym razem. Okej. Jestem bogaty. Ja nie myślę, że jestem bogaty. Może nie jest tak. Któż to wie? No. Ci co wiedzą, jak trudno jest. Tutaj co mamy ciekawego? Inspect. The Pilgrim's Way. Okej. Okej. Wydaje mi się, że nie jesteś kimś, z kim mogę teraz sobie dać radę. Albo po prostu jakieś... O, tam było jakieś przejście. Chcę tam wrócić. Okej. Nie! Albo tak? Może tutaj miałem iść? O! Co to jest? Nie mogę nic zrobić. Dzień dobry. O, tam ciocka. O, kartografer. Nice. Heck, ja chcę mapę. Okej. Choco, le kerek, this. Nice. O, tam ciocka. Kornifer. Ha, nice, podoba mi się twoje imię, Korniferze. Mam nadzieję, że zostaniemy bardzo bliskimi przyjaciółmi i będziesz mi dawał dużo map. Choco, le kerek, this. Choco, le kerek, okay, czy to twoja ostatnia wypowiedź, dobra. A mogę się ruszać w trakcie oglądania mapy. To słodkie. Czyli co, tutaj nam pokazuje Kornifer, gdzie jesteśmy. Aha. Tam, czyli... Jeszcze raz. Coś mamy tutaj? Nie, niżej to będzie. Jest jakieś pomieszczenie. No właśnie. Śmiesznie, mapa nie pokazuje aktualnie, gdzie się jest. Gdzie się przebywa? Co to było? What the heck? A. Aj, zapomniałem, jak się skacze. Znaczy, jak się atakuje. Niestety nie jestem zbyt dobrym użytkownikiem pada. Jeszcze jedna próba. A! Prawie. Mam... I have an idea. No come on! Jeszcze raz. Dostanę się do tego. Heck yeah. Dobra. Chyba tam... No coś jest tam dalej. Czy jest sens, żebym ja się próbował tam wybrać? To jest dobre pytanie. Które zobaczymy.
Mamy... O, nowego. Trzeci... Nika. Okej. Okay. Au! The heck? Oj. Nie te przyciski. Czy ja idę w dobrą drogę? A. Ej! Drugi uratowany. Nie wiem, gdzie wyjdziecie, ale już was dwóch uratowałem. Okej, okay, to było warte w takim razie. Nie wygląda na to, żeby coś więcej było. Mhm. Dobra. A teraz idziemy we właściwą drogę. Wygląda na to, że tutaj możemy kogoś spotkać. Też. Podśpiewuję sobie. Co tutaj jest? Tutaj mam dużo jednostki monetarnej. Nie wiem, jak się to nazywa. Czy co to jest? Jakiś surowiec, którego używają. Widać jak... O! Ta ściana się ruszała, jak ją atakowałem. Taki... Widać, to jest taki sposób deweloperów, żeby wiedzieć, hej, niektóre ściany... są sztuczne. Przynajmniej tak właśnie mi się wydaje. Okej, okay. To zbierzemy może później. Co tutaj jest? Okej, okay, więcej tego. Skok. No! Okej. Okay. Stałem tu zamknięty. Nie podoba mi się to. Okej. Okay. A więcej was jest. A! Stop. Okej. Okay. Okej. Okay. Jeszcze was tu więcej, czy nie? A. Stałem tu zamknięty normalnie. No, żeby walczyć na śmierć i życie. Nie mam pojęcia, gdzie idę. Wydaje mi się, że ta część mapy jest... O. Hello. Nice. Coś jeszcze tutaj mamy? Może jesteś sztuczną ścianą? Nie. Okej. Okay. Nie doskoczę tam, czy nawet teraz. No czy jest fajne, no czy jest fajne. To znowu muszę z wami walczyć? Come on. A, tylko z jedną tym razem. Okej, okay, okej. Okay. Ktoś tutaj jest. Chyba też nie odsłonięta część mapy. Czy mi się to będzie odsłaniać? Ja chyba później dopiero. Przyjemnie. O, ławeczka, let's go! Zobaczmy, ile tutaj już mamy. No, jeszcze. Tak. Okej, okay, czyli mamy tu save point. W sumie chyba nic nie dostałem wartego. To odblokowanie. Czy mogę? Nie, okej. Okay. Czyli po prostu symbol mi pokazuje, że coś tam. Dobra. No jedziemy ostatnią niezbadaną drogą. Ej, chcę tam wejść. Uff. Prawie mnie byś capnął. O, co tutaj jest? Nie ma i... Oki? Chyba nie ma tam drogi. A! Pixel jumpy są
moim śmiertelnym wrogiem. Halo? Wyglądało, jakby tam miało być przejście. Okej. Mogę iść tędy albo tędy. A. Ja tam w ogóle mogę doskoczyć? Nie, nie wygląda na to. Pewnie górą muszę iść. Muszę zebrać wszystkie rzeczy. O, helia. Okej. Coś tam jeszcze może górą być? Okej. Chyba nic nie ma, mogę tędy iść? A. Do góry, zobaczmy. Będzie chyba pokój z tym zaznaczoną osóbką. Ławeczka. Okej. Okay. Inspect, co to jest? Tall machine with the symbol of stack. Yes. Cin. Otwarta brama. Siema. Mamy złodu. Co? Myślę, że w tym momencie skończymy nasz pierwszy odcinek po odkryciu tej osoby. W sumie to ciekawe, że jest to jednocześnie robal, powiedzmy, pociągowy, środek transportu, ale też inteligentna istota, z którą możemy przecież porozmawiać. Masz jeszcze coś do powiedzenia? Nie, tylko mogę cię wybrać, żeby gdzieś nawelować. Okej. Okay. Myślę sobie, zapiszemy tutaj grę i pożegnam was na tą chwilę. Oczywiście zapraszam serdecznie do następnego odcinka, który powinien się pojawić później. I lajkowania, subskrypcji, jeśli wam się podoba cały content jada. Pozdrawiam i do następnego.